Życie podróżnika leci w szalonym tempie, także zwiedzam nie tylko obrzeże Olsztyna, ale również jego centrum. Zwłaszcza jak mnie dopadnie głód. Najlepsza jest na to regionalna potrawa. I wie o niej Karol, który jest szefem kuchni. Karol nie jest potrawą, ale potrafi ją przyrządzić i to jest najważniejsze. Tak jest, witam wszystkich. To będzie karmuszka, to będzie jednogankowe danie i dzisiaj będziemy właśnie je przygotowywać. Róbmy, coś trzeba będzie pewnie pokroić. Tak jest. Zapraszam, może najpierw zaczniemy od takich warzyw korzennych, może marchewki. Dobrze. Mniej więcej takiej grubości około 4 mm, 5 mm. Tu mamy fasolę białą, czerwoną i ciecierzycę. Namaczamy sobie dzień wcześniej. Tak samo mięso, najlepiej zamarynować sobie dzień wcześniej w przyprawach, żeby ono po prostu nabrało tego smaku i aromatu. Dobrze. I dopiero następnego dnia już możemy zacząć sobie, że tak powiem, ją przygotowywać, tą zupę. No i oczywiście mamy całą baterię przypraw. Od czosnku do papryki? Tak jest. Papryka czerwona, czosnek, mamy tutaj majeranek, pieprz czarny, sól, kminek, czomber. No i tak, to są takie główne przyprawy. Zmieszać? Tak jest, tak. I co jeszcze? Paprykę? Paprykę, dokładnie. Paprykę będziemy sobie cieli po prostu w kostkę, żeby było najwygodniej. Najlepiej taką mniej więcej pokażę. O. Jeszcze zostanie kapusta. Do pokrojenia. Co ciekawe, widziałem, że pokroiliśmy to razem z tak zwanym głąbem. Tak, to jest młoda kapusta, także. Mamy tutaj szynkę wieprzową i szynkę kroimy w taką kostkę o grubości mniej więcej 3x3, także centymetry. Dobra, i teraz już jak mamy pokrojoną tą szyneczkę, to możemy zacząć przyprawiać. I od czego zaczynamy? Na pewno od soli. Trochę pieprzu czarnego, czerwonej papryki słodkiej. I taką szynkę marynujemy, wymieszamy oczywiście wszystko i zostawiamy w lodówce najlepiej na całą dobę. Czyli to proces został wykonany, przynajmniej jego pierwszy etap, a drugi musi odbyć się już z użyciem kuchenki albo piekarnika, bo to się smaży, kuchenki. Gotuje czy piecze? Gotuje. To jest gotuje. To jest taka zupa, także będziemy gotowali to zaraz wszystko i pokażemy, jak to wygląda na dole. Trzeba było się trochę naczekać, ale warto było czekać na karmuszkę. Próbujemy? Oczywiście, smacznego. To Karol jedną łyżkę, ja drugą. No. I ty tak codziennie jadasz? Dokładnie tak. Podobno najlepszą przyprawą jest głód, ale powiem, że gdyby nie było tu tych przypraw, które Karol wcześniej gęsto sypał, to ta zupa nie miałaby tak wyrafinowanego smaku. Po prostu... No rewelacja, powiem ci. Dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję. I tak wygląda warmia na talerzu. Mówię o smaku i w taki sposób metaforyczny. Tym bardziej, że to jest bardziej miseczka niż talerz. Ale wiecie, o co chodzi. Kulinarnie także można podróżować. I to jest jeden z elementów tej podróży.